Sebastian Górny, witamy w biurze pana Władysława Komarnickiego, senatora Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. A także senatora elekta, bo jesteśmy już po wyborach 13 października. Tak. Dzień wyborów właśnie. Pana wynik to ponad 69 tysięcy głosów, to co dało ponad 42% oddanych głosów. No i pierwsze, jedyne zwycięskie miejsce, no bo to jest okręg jednowyborczy, kamień z serca. Wie pan, podchodziłem bardzo spokojnie, jeżeli chodzi o te wybory, dlatego że państwo szczególnie wiecie o tym, że pracowałem na rzecz moich wyborców jak w teatrze. Wiele rzeczy mówiłem, co robię. Wielu moich ukochanych wyborców wiedziało, co też, jaki dorobek za mną stoi. I mogę dzisiaj powiedzieć, korzystając z okazji, bardzo tak jak potrafię, od serca serdecznie dziękuję za te głosy, bo to dla mnie jest o tyle ważne, że to jest dla mnie takie absolutorium, że szedłem w swoim życiu normalną, prostą, niekrętą drogą i starałem się przede wszystkim nie zawieść moich wyborców. Każde ważne sprawy, które trafiały tutaj do mnie, starałem się tam, gdzie nie mogłem, mówiłem, że nie mogę, a tam, gdzie była jakakolwiek szansa, starałem się czy w Senacie, czy szczególnie tutaj na miejscu pomóc ludziom. I to było moje motto pójścia do Senatu. Pana przewaga nad drugim Markiem Surmaczem no, znacząca, bo to około 20 tysięcy głosów. Niemniej no, trochę może zdradzę widzom, że tuż przed wyborami no, nie był pan tak pewien swojego wyniku. Bo wie pan, była nietypowa sytuacja, która była chyba w kraju w trzech miejscach, bo wszędzie w większości był tak zwany pakt, z którego jednoznacznie wynikało, że nikt nie wchodzi na pole, które jest uzgodnione wcześniej. No tu w Gorzowie niestety stało się inaczej. Trochę zamieszało to, jeżeli chodzi o wyborców, ale jak sam pan widzi, wyborcy są mądrzy i raczej głosują na ludzi, którzy są z dorobkiem, a nie z wizualizacją. Przed panem kolejne 4 lata. Czy mniej więcej wyobraża pan sobie swoją działalność w Senacie, tak jak w tej kadencji, czy może coś chce pan zmienić, jakieś inne komisje? Nie, panie redaktorze, zastanawiam się od kilku dni. Od 30 lat po raz pierwszy Senat jest odmieniany od rana do wieczora. O tym jeszcze porozmawiamy, dlaczego tak. Jest tak odmieniany. Ja myślę, że po prostu tam będzie trzeba będzie mocno pracować i prawdopodobnie więcej będę musiał poświęcić czasu tam w Senacie, dlatego że mam taki zwyczaj, że jeżeli wchodzę do jakiejś komisji, staram się potraktować tą swoją pracę w sposób bardzo odpowiedzialny. Czego zresztą mówiłem już panu ostatnio, że pół roku przed końcem kadencji zostałem jednomyślnie wybrany przy jednym chyba głosie sprzeciwu przez całą komisję na wiceprzewodniczącego Gospodarki Narodowej i Innowacji. To świadczy o tym, że potraktowałem to bardzo poważnie i dzisiaj będzie wyzwanie, bo co innego jest, panie redaktorze, być w opozycji, a co innego być nie w opozycji, tylko można powiedzieć tam, gdzie zapadają decyzje. Wprawdzie Senat nie ma takich decyzji jak Sejm, no ale przyzna pan, że trzeba będzie uspokoić tę legislację, która dotychczas była wariacką legislacją. O tym, o czym pan już tutaj mówi za chwilę, ale jeszcze wróćmy do wyników wyborów w odniesieniu do całego kraju, do województwa lubuskiego. No, wiemy, Prawo i Sprawiedliwość zdecydowanie wygrało te wybory, jeżeli chodzi o poszczególne ugrupowania, tak, chodzi o Sejm. Także w województwie lubuskim na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowało więcej osób niż na Koalicję Obywatelską. Po raz pierwszy i to jest sygnał. Co prawda mandatów jest tyle samo, ale... Tak, ale nieduża, ale po raz pierwszy przewaga i to jest sygnał, że koalicja musi więcej poświęcić czasu, żeby wytłumaczyć swoim przyszłym wyborcom, które mam nadzieję za 4 lata staną przed absolutorium, bo ja zawsze uważam, że to, co my robimy na co dzień, to absolutorium jest
za 4 lata. Ja nie wiem, czy pan pamięta, ale 3 miesiące chyba, może 2,5 przed zakończeniem kadencji, ja złożyłem takie sprawozdanie, wysyłając do moich wyborców, dlatego że nie bałem się stanąć przed pręgierzem opinii publicznej. I dlatego w stosunku, zapomniałem też panu powiedzieć, że w stosunku do sprzed 4 lat dostałem 25 tysięcy głosów więcej, więc przyzna pan, że to jest takie podwójne absolutorium. Ale kończąc jakby ten wątek, chcę powiedzieć wprost. Koalicja, przegrywając wprawdzie higienicznie, ale przegrywając, musi wyciągnąć z tego wnioski. Czy wniosek to zmiana na stanowisku kierownika organizacji? Mówi pan o Lubuskim? Przede wszystkim o ogólnopolskim, bo najwięcej się mówi o Grzegorzu Schetynie, że powinien podać się do dymisji, powinien dać szansę innym, tym bardziej, że w przyszłym roku bardzo ważne także wybory prezydenckie. Tak. I to, wszyscy, i to gdzieś w okolicach maja, czyli niewiele ponad pół roku zostało. Wszyscy ci, którzy tak nerwowo chcieliby zmieniać liderów, to polecam, żeby się napili trochę zimnej wody. Bo ja chciałbym przypomnieć, że pan Kaczyński przegrał 8 razy wybory i to pod rząd. I jak pan pamięta, nawet pan Ziobro go opuścił, wyprowadzając ludzi z partii. Mówię to po to, żeby dzisiaj wszyscy mówią, że pan Kaczyński zrobił rewelacyjną robotę i dlatego dzisiaj wygrał drugi raz wybory. Więc ja bym tak szybko nie zmieniał, raczej bym zadawał pytania i szukałbym odpowiedzi, niż szybko zmieniać. Bo jeżeli zmieniać, to trzeba powiedzieć wówczas tak, jeżeli zmieniamy, to ta zmiana ma być, ja tak uważam, całe swoje życie tak postępowałem, ewolucyjna, a nie rewolucyjna. Ktoś, kto będzie chciał przyjść na miejsce Grzegorza Schetyny, musi powiedzieć do swoich tych wyborców, którzy będą na niego głosować w partii, że ja mam lepszy pomysł na prowadzenie tej partii, mam lepszy pomysł na prowadzenie w przyszłości Rzeczpospolitej i mam lepszy pomysł, bo ja zawsze o tym będę mówił, jak ma wyglądać przede wszystkim nasza gospodarka. I w ten czas, jak przekona do swojego programu, w ten czas można głosować nad zmianą. Ale zmiana dla zmiany, przestrzegam przed takimi decyzjami. No zobaczymy, jak to będzie, bo wybory w Platformie w styczniu. W styczniu, tak. Także już pierwsi kandydaci się ujawniają. No, więc padają różne nazwiska. Ale właśnie, wróćmy do Senatu, bo tutaj już tak trochę krążyliśmy wokół tego. Bo sytuacja w Senacie jest dosyć nietypowa. W ogóle to jest po raz pierwszy w 30-letniej historii, tak, po transformacji, że inna jest większość w Sejmie i inna większość w Senacie, przynajmniej na razie, bo 51 mandatów, 51 senatorów jest z szeroko rozumianej opozycji, czyli Koalicja Obywatelska, Lewica, PSL, a także Niezależni. Prawo i Sprawiedliwość liczyć może na 48, niektórzy mówią 49 posłów, a także jest senator niezależna, ale ona, powiedzmy, że trochę jej bliżej do PiS-u. Większość niewielka, ale jednak większość. Jest większość i panie redaktorze, musimy wyciągać też pozytywne wnioski. Ona nie jest za wielka, jak pan słusznie zauważył, ale jest przewaga i wie pan, najbardziej mnie ucieszyło to, że próba takiej korupcji politycznej nie wchodzi w rachubę. Mówi pan o tym, że mówili o tym także politycy Prawa i Sprawiedliwości, że jeżeli któryś z nowych senatorów będzie chciał wspomagać dobrą zmianę, to jest mile widziane. Nikt nie chce wspomagać tej dobrej zmiany, bo to żadna dobra zmiana. Oni sobie wmówili tą dobrą zmianę. To będzie chyba pierwszy przypadek wręcz, kiedy przy takich intensywnych zabiegach nikt nie przeszedł na ich stronę. To też jest absolutorium praworządności tych ludzi, którzy zostali wybrani przez wyborców. Ja sobie nie wyobrażam, żeby ktoś, na kogo głosowali wyborcy, był w koalicji, czy był w SLD, czy był w każdej innej partii i nagle przychodzi tylko dlatego, żeby znowu ta straszna maszynka
nieraz bezmyślnie głosująca, została wzmocniona tymi ludźmi. Myślę, że morale obecnych senatorów w opozycji dotychczasowej, a obecnie koalicji, myślę, że są bardzo wysokie i dlatego sięgnięto po drugi nieetyczny ruch, który nie pochwalam, bo to panie senatorze, to jest wszystko zgodne z prawem. No, Prawo i Sprawiedliwość, bo mówi pan o tych protestach, tak? W sześciu okręgach, żeby przeliczyć jeszcze raz głosy. No, protestów jest wiele z tego, co mówi on, przedstawiciele Sądu Najwyższego. Te protesty już są jakby przez sąd sprawdzane. Najwięcej się mówi oczywiście o tym, które złożyło Prawo i Sprawiedliwość. No tak, pamiętamy też i panie redaktorze, w 2000... Platforma Obywatelska też podobno trzy tak, złożyła. Ale ja nie chcę dzisiaj forsować taką opinię, że Platforma Obywatelska złożyła w sposób zasadny i uzasadniony ten protest. Natomiast według mnie PiS zrobił protest dla protestu. I to jest niepokojące, proszę pana. Ja nie chcę daleko wybiegać, że to jest kombinowanie, żeby doprowadzić do sytuacji odwrotnej. To może jeszcze wyjaśnijmy, widzą, bo może nie wszyscy wiedzą. Chodzi o to, żeby w sześciu okręgach jeszcze raz przeliczyć głosy, tak zwane głosy nieważne, bo zdaniem Prawa i Sprawiedliwości wśród nich mogły być takie, które sprawią, że to właśnie ich przedstawiciele wygrają te wybory. Wie pan, to jest smutna konstatacja, panie redaktorze, dlatego że panowie z PiS-u podważają wiarygodność przedstawicieli PiS-u, którzy byli w tych komisjach. To jest... No tak, bo wszystko było przeliczone, podpisane. Oczywiście, proszę pana, przecież... W każdej komisji był przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości, nie zgłaszał żadnych... Ale oczywiście, proszę pana, to jest podważanie wiarygodności. Ja myślę, że będą się wstydzić w stosunku do tych swoich przedstawicieli, którzy pracowali całą noc i pilnowali całą noc. To jest absolutny brak wiarygodności i takie trochę, powiedziałbym, prostackie kombinowanie. Pan mówi w imieniu prawa. No w imieniu prawa też wyciągano trupy z grobu dotyczący katastrofy smoleńskiej, a wiemy, jak się to skończyło. Wielkim wstydem i żenadą. Tu jest podobna sytuacja. Nie może być takiej sytuacji, że w XXI wieku w państwie takim jak Polska, w centrum Europy podważamy, no to przecież ten PiS organizował, ale panie redaktorze, chichot historii polega na tym, że PiS organizował i odpowiada za te wybory. I on kwestionuje te wybory, no to na litość boską. Ale jeszcze panie senatorze, no, jeszcze w tej sprawie musi się wypowiedzieć Sąd Najwyższy, który może uznać, że te protesty są niezasadne i w ogóle nie będzie tutaj jakby żadnego przeliczania głosów na nowo. Wszystko zależy teraz od Sądu Najwyższego. Wszyscy mądrzy ludzie tak mówią, jak pan powiedział przed chwilą, że da Bóg, że Sąd Najwyższy, chociaż są kwestionowane te osoby, które będą to rozstrzygać, że to są propisowscy sędziowie. No to jest te izby, które właśnie wprowadził w tamtej kadencji Prawo i Sprawiedliwość do Sądu Najwyższego. No więc wie pan, ja na miejscu, gdybym ja decydował o tym, to starałbym się wybrać niezależnych sędziów, którzy nie są zależni od matki partii, tylko wybrałbym takich sędziów, którzy są niezwiązani żadną partią i żadna partia ich nie delegowała. Dla klarowności sytuacji, proszę pana, tak bym zrobił. Natomiast póki co te wszystkie słowa i podejrzenia o to, że PiS kombinuje, no są też i po części uzasadnione. Sam pan widzi, że nawet wybrali tych sędziów, którzy byli gwarantem pisowskim. Bardzo źle, źle. Ja się cieszę, że OBWE będzie prawdopodobnie obserwatorem. Cieszę się, że mądrze zagrał pan Grzegorz Schetyna, prosząc Europę, żeby się w to włączyła. Bardzo mądrze. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Na tę chwilę jest jeszcze także kwestia, kto będzie marszałkiem Senatu. Ponieważ Grzegorz Schetyna już wskazał na pana Borusewicza, ale potem inni liderzy opozycji powiedzieli, nie, tu musimy porozmawiać. Tu jesteśmy wszyscy, przed wyborami szliśmy wspólnie, ale teraz jesteśmy też wspólnie, ale traktujmy się po partnersku. Panie redaktorze, znam osobiście marszałka Borusewicza. Nawet powiem panu, że jestem z nim na ty.
Jest to legenda na pewno naszego kraju. Jest to, jak to się mówi, piękny człowiek i na pewno byłby dobrym marszałkiem, ale sam pan przed chwilą i słusznie powiedział, że skoro my sami nie wygraliśmy tych wyborów, mamy pewną koalicję. I ten pakt, pamięta pan, przed wyborami do Senatu, poza kilkoma przypadkami w Gorzowie spełnił i zadziałał, to trzeba powiedzieć sobie wprost, że musimy się wsłuchać to, co mówią też nasi koalicjanci. I dla mnie to nie ma znaczenia, że tam PSL ma 3, SLD ma 2 i chyba jest tam 3 czy 4 niezależnych. Dla mnie to nie ma znaczenia. Dla mnie znaczenie ma wówczas, że marszałek musi być wydyskutowany w gronie, panie redaktorze, który ma sobie podać rękę i nawet nie wiem, czy pan zwrócił uwagę, ostatnio się mówi o panu Sławomirze Rybickim. Też jest piękna postać, wspaniały senator. Znam go osobiście. Jest to... Nie, ja słyszałem, że jest 51 kandydatów tak naprawdę, także wśród nich także pan. Zaprzeczam, panie redaktorze, Władysława Komarnickiego tego typu stanowiska nie interesują. Ja jestem przyzwyczajony do ciężkiej pracy, a tu trzeba by było, wie pan, tam od rana do nocy być w Warszawie, bo stanowisko marszałka to nie jest tylko sama reprezentacja i prowadzenie obrad, ale to jest coś więcej, bo to musi być marszałek, który będzie zaakceptowany przez wszystkich i to musi być marszałek. A będzie taki właśnie, panie senatorze, jest taka osoba, bo także już się wspominało o Marku Borowskim, który mógłby łączyć... Ja panu powiem, wymieniane są 4 nazwiska. Pan Borusewicz, pan Sławomir Rybicki, Filip Libicki, który siedział koło mnie i przeszedł od nas do PSL-u i wymieniany jest pan marszałek Borowski. Cała ta czwórka, mogę panu powiedzieć, z całą odpowiedzialnością będzie bardzo dobrym marszałkiem, z którego będą mieć, nazwijmy to, senatorowie pożytek w postaci godności tego Senatu, bo jak pan zwrócił uwagę, po 30 latach po raz pierwszy tylko się od rana do nocy mówi o Senacie i nawet dziennikarze powoli się przenoszą. Panie senatorze, i co by było, jakby Platforma spełniła swoją wyborczą obietnicę sprzed paru lat, że Senat do likwidacji? Co teraz by Platforma zrobiła? Ja myślę, że ci, co mówili o tym Senacie do likwidacji, to teraz pewno gryzą się w język. Taka jest prawda. Pewnie mówią, dobrze, że nie spełniamy swoich obietnic przedwyborczych. W tym przypadku. Drodzy wyborcy. W tym przypadku, panie redaktorze, to rzeczywiście jest dobry news. Panie senatorze, to tak powoli kończąc, bo ta kadencja jeszcze trwa. Ta poprzednia, bo 12 listopada. 12 listopada jest tak zwane konstytucyjne termin, konstytucyjny termin, który prezydent rozpisze na 12. Czy jeszcze, nazwijmy to, stary Senat spotka się, będzie jeszcze o czymś debatował? Nie będzie debatował. Ja wyjeżdżam dzisiaj w nocy, odbieram z Państwowej Komisji Wyborczej zaświadczenie, że jestem pełnoprawnym senatorem. Jutro o godzinie 12 jest uroczyste spotkanie PKWN z nami i będziemy odbierać te świadectwa. Jestem bardzo dumny i bardzo czyli rad. Nie ma żadnego posiedzenia? Nie ma żadnego posiedzenia i tak jak żeśmy ostatnio rozchodzili się, żegnając się, wszyscy żeśmy sobie popatrzyli na te dokonania i mówiliśmy raczej do 12 listopada, do posiedzenia konstytucyjnego. Zatem, no cóż, będziemy pewnie z zainteresowaniem patrzyli częściej teraz na Senat. Bo... Z tego tytułu bardzo się cieszę, bo musieliśmy się bardzo przebijać, żeby powiedziano, że ja się zawsze denerwowałem, panie redaktorze, zawsze na pasku, we wszystkich telewizjach chodziło. Senat przyjął ustawy X i tak dalej. Nigdy nawet nie stać było tych dziennikarzy, żeby napisali, że Senat przyjął tą ustawę z uwagi na to, że większość miał PiS.
A senatorowie z Platformy nie wyrażali zgody i uzasadnienie było takie, takie, takie. Teraz nie będziemy musieli prosić. Wcześniej było też, że Senat przyjmował, bo była większość. Ale przeważnie chodziło, że przyjął ustawę i nie zadawaliście sobie za dużo trudu, żeby analizować. Dobrze. Panie senatorze, na koniec gratulacje wyniku wyborów. No, liczymy na to, że przez te kolejne 4 lata także o ziemi lubuskiej będzie pan pamiętał, szczególnie o tej północy, tak, o wyborcach i o tym, co tutaj można jeszcze gwarantuję zrobić. Państwu, tak jak dotychczas, Władysław Komarnicki się nie zmienia, nisko się kłaniam, z serca dziękuję za te głosy i Władysław Komarnicki jak zawsze jest do dyspozycji o każdej porze dnia. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i tak jak zawsze mówiłem, nigdy was nie zawiodłem i tym razem was nie zawiodę. Mój okręg 21 zasłużył na to, żebym poświęcił czas, jaki mi tylko będę mógł. To jeszcze krótkie techniczne pytanie. Biuro w tym samym miejscu, co było? Biuro w tym samym miejscu, co było. Nie chcę zmieniać, żeby nie robić, chyba żeby coś wyskoczyło organizacyjnego, ale na razie nie przewiduję. Czyli Park 111, jeżeli ktoś ma jakieś problemy, Park 111, trzecie piętro, winda chodzi, serdecznie czekam i zapraszam. I jeszcze raz nisko się kłaniam, a panu dziękuję za zaproszenie. To jeszcze tylko na koniec przypomnę, że gościliśmy w biurze pana Władysława Komarnickiego, senatora Platformy Obywatelskiej. Dziękujemy bardzo i do widzenia.